Dzień dobry. Pomalutku tutaj czekamy, aż się mi wszyscy powłączają. Dzień dobry w ten piękny dzień. Mam nadzieję, że go wykorzystacie w pełni. Pewnie mało. O, moja Madziunia się włączyła. Cześć, kochani. Poczekamy chwilkę, aż wszyscy się podłączą, kto będzie dziś z nami. I za chwilkę zaczynamy. Dzień dobry. Witam Instagram, witam Facebook. Witajcie, kochani. Wiem, że dziś piękny dzień i pewnie mało nas dziś tu będzie. Wiele z osób zapewne już na dworzu, aczkolwiek dlatego robię dzisiaj live'a troszkę wcześniej, bo pomyślałam, że może jeszcze dziś będziecie ze mną. Troszkę przygotowałam dziś rzeczy, tak naprawdę. Doszło wiele osób tutaj do mnie w miesiącu maju, nowych klientów. Witam serdecznie wszystkich, naprawdę gorąco, z całego serca, z każdej części Polski, tak naprawdę, jak zwykle. Ci, którzy mnie nie znają, kochani, nazywam się Bogusia Przygoda, jestem przedstawicielem firmy Forwerk, prezentuję Wam Thermomix TM6 i Frenda, pomocnika Thermomixa. Dziś będzie gotowanie z właśnie dodatkowo z Frendem również. Witaj Madziu, witaj Marta, cześć Mamunia, wszyscy się podłączają, cieszę się bardzo, że jesteście. Dziś będzie gotowanie, cześć Dorotko, witajcie, cieszę się, że jesteście naprawdę. Dziś będzie gotowanie z Frendem, ponieważ mam wiele pytań odnośnie Frenda. Zresztą już na live staram się cały czas gotować z Frendem, żeby Wam pokazywać i przybliżać jego możliwości. On jest naprawdę mega pomocny, wystarczy nauczyć się go dobrze obsługiwać. Możemy obsługiwać go bezpośrednio z przepisów dedykowanych na Cookidoo, wyszukując z filtrów i zaznaczając sobie tam, żeby na stałe wyszukiwało razem z Frendem. To jest, ta możliwość jest dla osób, które mają Frenda bądź go nie mają. Oczywiście możemy gotować bez użycia Frenda, aczkolwiek będzie to trwało po prostu dłużej, tak? Zdecydowanie. Ponieważ tu mamy dwa naczynia. Cześć Beatko, witajcie kochani, cześć Marek tu na Instagramie. Czekajcie, bo gdzieś zgubiłam jeszcze jedną miarkę, widzę. Cześć Renatko. Cześć, kochani. I tak, powiem Wam, co dziś będzie. Będzie kurczak na waromie. Cały kurczak, tuszka. O taka. Zrobimy sobie takiego kurczaka w całości na waromie. Do tego będzie pióre ziemniaczane, surówka z marchewki, selera, ciasto z kruszonki owsianej z owocami. I to jest przepis stricte dedykowany na Thermomix i Frenda. I pokażę Wam krok po kroku, jak te fajnie przepisy są zrobione, żeby skrócić czas gotowania. I zobaczycie, jak po prostu w krótkim czasie możemy zrobić tyle rzeczy. Więc mam tutaj drugi Thermomix, dlatego że jak wszystko ustawimy, będzie się gotowało, a my tak naprawdę nie będziemy mieli co robić. Ale dobra, jedziemy sobie z tematem. Kochani, jak macie do mnie jakiekolwiek pytania, to śmiało będę w międzyczasie Wam odpowiadała. I pochwalcie się proszę swoimi nowościami kulinarnymi, co tam gotowaliście ostatnio, bo nie było mnie troszeczkę. Cześć Ewa, cześć! I dobra, jedziemy sobie z tematem. Mamy tak, rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni i tu jest, zobaczcie, bez termoobiegu. Te pytania również mi zadajecie czasami, czy jak nie ma w przepisie góra-dół, to jak macie to ustawić? Jeżeli nie ma w przepisie stricte opisane,
w jaki sposób, to nie ma to po prostu znaczenia. Ustawiacie sobie przykładowo góra-dół. I mamy tak, a tu mamy opisane, że ma być to bez termoobiegu, czyli ma to znaczenie. Już ustawiam. I tak, formę 3020 wyłożyć papierem do pieczenia, odstawić. Ja mam troszeczkę większą, więc zapewne ciasto będzie niższe, ale nic to nie szkodzi, nie wpłynie to na jakość naszego ciasta. I tak, do naczynia miksującego wlewamy wodę. Litr wody. Dalej. Przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia Thermomix do stacji Thermomix Friend. Wszystko krok po kroku nam podpowiada. Czyli ściągamy naczynie i przekładamy na Frienda. Dalej. Nałożyć dolną część przystawki Varoma. Dolna część przystawki Varoma zakładamy, oczywiście na pokrywę. Gdzieś mi tu się uciekła. Ściągamy miarkę i zakładamy dolną część przystawki Varoma, tak jak jest opisane. I tak, i u góry, zobaczcie, nie wiem czy widzicie, mamy zaznaczone Thermomix Friend. Umieścić w niej kurczaka, jedną tuszkę, około 1,3 kg. Ja mam troszeczkę większą, upewniając się, że część otworów pozostała niezakryta, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary. I tutaj we wskazówkach również znajdziecie informację, że możecie podłożyć na przykład wykałaczki tutaj pod kurczaka, żeby para lepiej przechodziła i kurczak jeszcze szybciej się zrobił. Ja akurat nie mam, możecie tak naprawdę cokolwiek podłożyć. O. Wkładamy kurczaka do Varomy. Trochę waży. Jeszcze tutaj wezmę, poleję na niego. Hopa. Robił już całego kurczaka w Thermomixie na Varomie. Dajcie znać, czy w ogóle jak tam kurczaki, czy udka robiliście może. I okej, okay, teraz dalej. Mamy Thermomix Friend. W miseczce wymieszać 2 łyżeczki mieszanych ziół suszonych, 1 łyżeczkę papryki słodkiej mielonej, sól, pieprz i 2 łyżki oleju. Kurczaka posmarować marynatą. Ja to, kochani, zrobiłam wczoraj wieczorem, ponieważ chciałam, żeby zawsze, jeżeli chcę, żeby mięso było bardziej aromatyczne, to wiadomo, marynuję wcześniej. A że miałam troszeczkę czasu, to zrobiłam to, zostawiłam go tak po prostu na noc. Marta, udka tak, ale całego... Coś mi się tutaj... Nie widzę wszystkiego. Całego nie. Okej, okay, no to fajnie, że Was tutaj zaskoczyłam. I zakrywamy pokrywę. Marynatę oczywiście możecie zrobić wedle własnego uznania, to wiadomo, prawda? Nałożyć pokrywę przystawki Varoma, następnie Thermomix automatycznie już tutaj prześle nam ustawienia na Frienda. Czyli mamy, kliknij po prostu wyślij i zobaczcie na Friendzie, nie wiem czy widzicie, czekajcie, przesunę, o, nie wiem, chyba
chyba światło się. W każdym razie na frędzie już są te same ustawienia co na Thermomixie. Jedyne co robimy, zatwierdzamy zamknięcie pokrywy i przesuwamy pokrętło. Kurczak nam się już tutaj robi, a my przechodzimy do przepisu dalej. W tym czasie kontynuować przygotowanie przepisu. Dalej. Umieścić drugie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Batko, a co dzisiaj u Ciebie dobrego? Nie chwaliłaś mi się. Okej. I mamy tak. Umieścić drugie naczynie, to już zrobione. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix, jeżeli mamy przepis na frenda i na Thermomix, to jeżeli mamy przepis na frenda i na Thermomix, to tutaj mamy za każdym razem opisane, czy mamy wrzucać do Thermomixa, czy do frenda. Tak? Krok po kolei po prostu. I teraz tak, do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix sypujemy mąkę pszenną. Mama, zaskoczyłam Cię, że całego kurczaka robię na waromie, widzisz? Masz kolejny przepis do zrobienia. Zresztą przyjeżdżam dzisiaj jak zwykle z tym wszystkim do Was. I tak, 230. Wytarujemy sobie jeszcze. 230. Mąka. 200. Batka, na śniadanko były jeszcze ciepłe bułeczki cebulowe z oregano. O kurczę, nie robiłam, dawno ich nie robiłam. Ostatnio wyczaiłam taki przepis na bułeczki żytnie, które wstawiamy na noc. Wstawiamy na noc i rano już tylko formujemy i wkładamy do piekarnika. Fajna sprawa, ale to Wam pokażę na moim stories. Co to za przepis? To jest przepis z użyciem frenda, kurczak na waromie, puree ziemniaczane, surówka z marchewki i selera i ciasto z kruszonką owsianą. Także taki przepis. Jeszcze to nie tylko to dziś zrobimy. W międzyczasie zrobimy sobie dżem truskawkowo-rabarbarowy z nowej kolekcji i będzie jeszcze napój, tak? Czekajcie. Napój będzie caipirinha, chyba tak to się wymawia, tylko u mnie w formie bezalkoholowej, ponieważ będę dziś jeszcze prowadziła, ale oczywiście to już kwestia gustu, można zawsze dodać sobie alkohol, ale to w trakcie robienia przepisu. U mnie dziś kajzerki z przepisowni, dżem z truskawkowo-rabarbarowy na śniadanie. O, ekstra! Ten dżem dziś będę robiła. Fantastyczny jest, prawda? Naprawdę ten dżem jest przepyszny, aczkolwiek nie dostałam pektyn, ja nie używam cukrów żelujących, tylko pektyny, ale to też porozmawiamy sobie o tym później w trakcie robienia dżemów. O, i opowiem Wam jeszcze dziś odnośnie utworzonych przepisów. Nagrywałam Wam filmik ostatnio o importowaniu przepisów z przepisowni. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie mi, ja Wam tutaj wszystko odpowiem na ten temat. Możemy sobie jeszcze porozmawiać, bo mam dla Was przygotowane filmy, jak modyfikować przepisy już te na Cookidoo i jak utworzyć swój własny przepis, który na przykład macie ukochany, babciny, bądź po prostu taki z internetu i chcecie wpisać sobie na stałe do Thermomixa. To również jest taka możliwość. Pyszny. Tak, też tak uważam, że ten dżem jest rewelacyjny. Także warto zrobić. Marynata grillowa i jakaś suróweczka wleci. Super. Ta marynata grillowa to jest sztosik. Naprawdę warto ją zrobić. Niby taki zwyklak, a jest rewelacyjna. Nawet zastanawiałam się, żeby do tego kurczaka zrobić i marynować go właśnie w tym.
Okej, okay, dalej. Mamy płatki owsiane. Dalej, do naczynia mamy dodać cukier. Oczywiście. Cześć, Asieńko. Cześć, kochana, cieszę się, że jesteś. Na działeczce swojej, czy u siebie w domku? Mnie oglądasz. I tak, mamy 130-150 cukru. Ja oczywiście standardowo dodaję mniej. Dla mnie to jest za dużo, zdecydowanie, więc dodam połowę, 60 wystarczy. Dalej, masło pokrojone na kawałki. Masło, jeśli nie robię ze śmietany w termomiksie, to kupuję tą osełkę Lumico z Lidla, kochani. Jest naprawdę bardzo dobre, smaczne, takie prawdziwe masło. Bo teraz trochę ciężko mi było znaleźć takie kupne, dobre masło. Naprawdę. Ale masło nawet finansowo wychodzi, jeżeli kupimy śmietanę, to i tak wychodzi lepiej, dlatego że mamy jeszcze maślankę z masła, jak robimy masło. Więc, ale jakbyście chcieli wiedzieć, no to te jest naprawdę, naprawdę dobre. Polecam. Tak na szybko, do kupienia. Dobrze. U mnie dzisiaj gulasz po węgiersku z przepisowni. Używacie przepisowni. Bardzo, bardzo się cieszę, że korzystacie również z tych rad. Poczekajcie, bo coś mi się tu zawiesiło. Czekajcie sekundkę, coś mi się tu zawiesiło, nie widzę. Sekundkę, muszę coś naprawić, bo nie widzę waszych komentarzy. Sekundę. Okej, chyba naprawiłam. Nie uciekliście mi. Okej. Przepraszam, coś mi się zawiesiło, nie widziałam kompletnie waszych komentarzy. Ale już jest. Okej, u mnie dzisiaj gulasz po węgiersku z przepisowni. Importowałam przepis, ale nie mam wyższego abonamentu, nie dałam rady. W sierpniu kończy mi się abonament, to już zakupię nowy i będę importować na całego. Super, super, kochani. Jak macie jakieś pytania do mnie odnośnie tego, to jak najbardziej zadawajcie mi, pomogę wam ze wszystkim. Dla mnie najlepsze gostyńskie, nie licząc tego z Thermomixa. Bartko, a gdzie kupujesz te gostyńskie? Bo powiem ci szczerze, że nie kojarzę chyba, albo po prostu nazwy nie kojarzę.
Tutaj mamy dalej aromat waniliowy lub cukier waniliowy. Ja dodam mojego ekstraktu waniliowego, który zawsze jest w mojej kuchni i Wam go pokazuję. Wtedy jest najlepszy aromat. Ale jeszcze czasami używam też takiego szybkiego zamiennika tego olejku, bo on ma również w sobie naturalną wanilię. Wleję troszeczkę. Dobra. Podkręcimy smak. Ale bez chemii, tak? I mamy proszek, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczkę. Zwracamy uwagę na to. Łyżeczkę proszku do pieczenia. A jakie ciasta ostatnio robiliście, kochani? Co tam polecacie dobrego? Ostatnio w Lidlu, chociaż nie zawsze jest... A, właśnie. Może dlatego nie. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Dobra. Hop. Dalej. Jedną szczyptę soli. I dalej założyć miarkę na pokrywę naczynia. Kurde, gotowanie z termomiksu jest naprawdę mega proste. I ustawiamy na obroty 5. Dla Was również pomocne. Chciałabym bardzo Wam więcej instruktaży właśnie takich robić, żebyście korzystali ze wszystkich funkcji Thermomixa. Czekajcie, jakoś nie za dobrze mi się... Jeszcze raz wezmę mieszanie. Mega masło miękkie. Zawsze możemy sobie, zobaczcie, cofnąć i ponowić. Oczywiście drożdżówki z truskawkami to wiele innych krują truskawki. No tak, wiadomo, teraz krują truskawki, ale idzie sezon dla całego, tak naprawdę, z owoców i warzyw, więc ja jestem przeszczęśliwa. Naprawdę uwielbiam ten czas. Jakie ciasto? Mamy ciasto, czekajcie, jak ono się dokładnie nazywa. Mamy ciasto z kruszonki owsianej z owocami. Ono jest w przepisie dedykowanym na Thermomix Friend. Oczywiście możecie sobie zrobić go również, jeśli macie sam Thermomix. Jak najbardziej. Możecie korzystać ze wszystkich przepisów. To nie jest tak, że Wam się po prostu nie odpali, czy coś w tym stylu. Nie, nie. Tylko po prostu będziecie robili to dłużej etapami. Dobrze, kontynuujemy przepis. Dalej. 3/4 ciasta przełożyć do przygotowanej formy, lekko docisnąć, odstawić. 3/4. Okej. Okej. Tak zrobimy. Myślę, że jeszcze troszkę.
mamy zrobić tak, docisnąć, tak, przełożyć do przygotowanej, lekko docisnąć, odstawić, dobrze. Będzie taki kruchy, owsiany spód, więc i zdrowsza wersja ciasta. Ostatnio robiłam mini bezy Pawlowa z kremem, z ciasteczkami Oreo i truskawkami, ale w wersji tortu był pyszny. O, widziałam, widziałam Beatko właśnie ten przepis, no wyglądał po prostu rewelacyjnie. Wyglądał. Kurczę, to brzmi naprawdę super, nie robiłam. Tak prawdę mówiąc, za bardzo kocham roladę bezową, słuchajcie, naprawdę. I staram się jej nie robić za często, albo robić tylko wtedy, kiedy przyjeżdżają goście, bo mogłabym ją jeść. Serio, uwielbiam tą roladę. Jest mega prosta, już Wam pokazywałam niejednokrotnie. Smakował też, domyślam się. Domyślam się. Dobra, jedziemy dalej. Następnie na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę. To jest komunikat taki, że stawiamy po prostu cokolwiek. Odważyć do miski pozostawionej na pokrywie naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix 400-500 gram owoców. I tutaj mamy opisane na przykład truskawek, porzeczek, śliwek bez pestek, jabłek bez gniazd nasiennych pokrojonych na 1-2 cm kawałki lub 400-500 gram owoców mrożonych, uprzednio rozmrożonych wtedy, na przykład truskawek, porzeczek, śliwek bez pestek. Więc to też jest fajna opcja zimą, prawda, że możemy korzystać z tych wszystkich przepisów z zamrożonych owoców. I teraz tak, ja już to mam zrobione, więc pominę ten krok. Mam tutaj, kochani, miszmasz, borówki, truskawki, jabłko i brzoskwinie. Więc będzie siedziało na moim cieście. I teraz tak, mamy... Odważyć do miski pozostawionej na pokrywie naczynia miksującego 30-50 gram skrobi ziemniaczanej. Jak mi tu orientalnie pachnie, słuchajcie, bo kurczaka... Posmarowałam taką orientalną przyprawą troszeczkę, taką naturalną. Dobrze, mamy to. Aż ta mąka się rozwala wszędzie. Okej. Wymieszać, przełożyć na ciasto, posypać pozostałą kruszonką, tak? Więc mamy to wymieszać. Kurczę, trochę za mały mam ten talerz. Przełożę do czegoś innego, żeby mi się ładnie wymieszało. No. Na pewno firma niebawem wrzuci nam nowe kolekcje tematyczne. Podejrzewam, że będzie się działo. Teraz było dużo ze szparagami. Ja również Wam pokazywałam i ten przepis z sałatką, z suszonymi pomidorami, kaszą jaglaną jest naprawdę dla mnie mega, rewelacyjny. Polecam Wam tą sałatkę ze szparagami.
ostatnio jak wyjeżdżałam na prezentację do Was, to cały cienki czas właśnie robiłam sobie tą sałatkę na wyjazd. O, dobra. Mamy to. Widzicie, widzicie. Skrobia zbierze wodę. I mamy posypać pozostałą kruszonką. Troszkę muszę tak rozmieszać. Dobrze, tak. Gotowe. Spoko. Co to za ciasto, Natalia? To jest ciasto z przepisu na frenda. Nie, to jest ciasto z przepisu na frenda. Ciasto z kruszonki owsianej z owocami. Tak? To jest. Możesz sobie wejść w ten przepis i zrobić po prostu tylko ciasto. Także jeżeli nie możecie znaleźć tego przepisu, to wchodźcie przez filtry i w filtrach zaznaczacie przepisy z Thermomixem TM Friend, tak? Z użyciem TM Friend. O, i okej. Mamy, zobaczcie, już gotowe i jedziemy do piekarnika. Teraz tak. Piec około 45 minut, 180 stopni bez termoobiegu. Tak, wrzucamy. Kurczak się robi, ciasto się piecze, a my zrobimy sobie, co my sobie dalej zrobimy. Hop. W tym czasie umyć naczynie miksujące, kontynuować przygotowanie przepisu. Nawet takie rzeczy nam podpowiada, słuchajcie. Okej, bo ja nie mam frenda. To nic. To nic, że nie masz frenda. Zawsze można wejść w przepis dedykowany friendowi i zrobić po prostu, zrobić jak najbardziej z tego przepisu. Możecie sobie wszystkich przepisów używać, kochani, zawsze. Po prostu pomijacie etap wysyłania na frienda i robicie w tym czasie tylko na Thermomixie. Jak widzicie, on mega, mega skraca czas gotowania, jeszcze przyspiesza, więc wiadomo, że to jest pomocny sprzęt bardzo. Cofnę live'a później i zrobię z Tobą. Super, Natalia, cieszę się. Coś mi tu umknęło. Czekajcie. Jaką sałatkę ze szparagami robiłaś? A, Marta, sałatka, zaraz Ci ją znajdę. Ona była z suszonymi sałatka ze szparagami, suszonymi pomidorami i kaszą jaglaną chyba się nazywała, ale za chwilkę Ci ją dokładnie znajdę, bo naprawdę ja ją uwielbiam, tą sałatkę. Ona jest jeszcze z sosem takim bazyliowym, z bazylii robimy sos bazyliowy. Jeśli taki lubicie, to polecam. W tym czasie umyć naczynie miksujące. Pożyczymy sobie, tak jest, a super, pożyczymy sobie tutaj, a tu wstawimy, niech nam się myje, co się będę produkować, mycie wstępne,
Dobra. Wlewamy litr wody, kropelkę płynu do naczyń, bądź octu, sody, więc jak najbardziej. Niech się tam. Moja córka bardzo lubi suszone pomidory, zrobię. Ja jestem fanką suszonych pomidorów, parmezanu, bazylii, także to są totalnie moje smaki. Uwielbiam. Jedziemy dalej. Umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Do naczynia miksującego i dalej opisane całusieńki czas w urządzeniu Thermomix, ponieważ mamy przepis z friendem. Dodajemy 300-400 g marchewki. Nie wiem, ile ja tu mam. Tak naprawdę. Dalej mamy korzeń selera. Teraz robimy surówkę do naszego obiadu. Następnie mamy jabłko bez gniazd nasiennych, pokrojonych na kawałki. Mamy opcjonalnie. Ja dodaję, bo lubię. I w tym momencie mamy jogurt, 100 g jogurtu greckiego, patrz wskazówka, lub 100 g śmietany dwunastki. I pamiętajcie, że jeśli mamy opisane tutaj patrz wskazówka, warto przejść sobie kropeczkami szczegóły przepisu i zerknąć do naszej wskazówki. Na samym dole będą wskazówki. I zobaczcie, tutaj mamy opisane mamy dokładnie wskazówki. Kochani, och tak, mama mi dobrze przypomina. Kochani, bardzo Was proszę o udostępnienia mojego live'a. Zapomniałam całkowicie was o to poprosić. Jak zwykle skupiam się, żeby Wam jak najwięcej pokazać i pogadać tutaj z Wami. Ale bardzo Was proszę, udostępnijcie mojego live'a. Na Facebooku jest to bardzo proste, wystarczy kliknąć udostępnij i dajcie znać, czy się udało. Bardzo Wam dziękuję z góry, od razu. Okej. Okay. I tak, mamy, zobaczcie, pod kurczaka w przystawce Varoma można podłożyć dwa drewniane patyczki, aby umożliwić swobodniejszą cyrkulację pary. To są takie fajne podpowiedzi. W surówce część jogurtu lub śmietany można zastąpić majonezem. I tak dziękuję Beatko, dzięki, że udostępniłaś. W surówce część jogurtu lub śmietany można zastąpić majonezem. Dziękuję Ola, dzięki kochana. Majonezem bym zastąpiła, bo uwielbiam majonez, ale akurat nie mam. Mogłam zrobić, bo to 2 minutki w Thermomixie udostępnione. Dzięki kochani. Kochani jesteście, naprawdę. Dziękuję Dorota. Ale dziś mam jogurt grecki, będzie z jogurtem. Jeszcze tutaj jakie mamy podpowiedzi. Wyłączę sobie. Zobaczcie, wywar powstały po gotowaniu kurczaka. Można wykorzystać jako bazę do zup lub sosów. Natalia, dziękuję. Świetna sprawa, ponieważ i tak robimy przeważnie wywar z kurczaka. Tutaj wszystko nam się skrapla z kurczaka do wody, więc samoistnie robi się ten wywar. I jak Wam za każdym razem mówię, Thermomix to jest takie zero waste, nie wyrzucamy. I ja zużyję ten wywar, dzisiaj zrobię jeszcze zupę wieczorkiem na jutro. Chwila, moment, zamiast wody w przepisie na jakąś zupę użyję tego wywaru. Często tak robię zresztą. Co my tutaj jeszcze mamy? Przygotowując ciasto z jabłkami, można w punkcie 4 dodać 1 łyżeczkę mielonego cynamonu.
Nie dodałam cynamonu. Nie fajnie. Chciałam dodać cynamon. Widzicie, przegapiłam sprawę. Ale trudno. Mój brat się będzie cieszył, bo on nie jest fanem. Ja jestem ogromną fanką cynamonu, a on nie lubi akurat cynamonu. Ciasto przed podaniem można posypać cukrem pudrem. Cukier puder znajduje się na platformie Cookie Dough. Oczywiście robimy samodzielnie. Z podanego przepisu można przygotować 5 porcji kurczaka, puree i surówki oraz 10 porcji kawałków ciasta. Wszystko dokładnie opisane we wskazówkach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za udostępnienia. Jak ktoś jeszcze nie udostępnił, to będę mega wdzięczna. No i dobra, wracamy do przepisu, robimy kontynuuj. O, Madzia, jesteś dalej ze mną. Jak się cieszę. Przyjeżdżaj na ciasto, zaraz będę wyciągać z piekarnika. I kurczaka. I surówkę, i puree, i będzie jeszcze dżemik do ciasta. Także będzie tego dużo. Zapraszam. Dobra, dajemy stówkę jogurtu. Więcej. 5-10 gram soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Ale pięknie pachnie cytrynka. Wagi. Przechodzę sobie domkiem i włączam wagę. Dobra. Co mamy dalej? Sok z cytryny, następnie było pół bądź jedną łyżeczkę soli. Sól. Jedną łyżeczkę soli. Dobra. Dalej. Pieprz czarny mielony. Takie standardowe przyprawy do surówek. Macie do polecenia jakieś surówki? Bartko, ty też dużo robisz surówek, prawda? Surówki w Thermomixie to mega szybka sprawa. Ja to po prostu tak rozwlekam, bo się z wami tu nagadać nie mogę. I mamy tak, ustawiamy obroty 5. Sprawdzamy w tym momencie stopień rozdrobnienia, czy nam odpowiada, czy nie. Jeśli nie, to zobaczcie, tak mamy rozdrobnioną surówkę. Jeżeli chcemy, by była jeszcze mniejsza, po prostu mniejsze kawałeczki. Ja akurat lubię troszeczkę mniejsze, więc wkładam ponownie naczynie, cofam i tutaj jak mamy 4 sekundy, były 4 sekundy, to kochani, ustawiam już na sekundę bądź 2 sekundy. Nie robimy więcej, dlatego że wyjdą nam malusieńkie kawałeczki. Wtedy sprawdzamy sobie, czy odpowiada nam stopień rozdrobnienia po sekundzie. Zawsze możemy sobie tymi sekundami dorzucić. I już są mniejsze. Teraz spróbuję. Głodna jestem, słuchajcie. Przesoliłam.
dolałam troszkę. Dałam. Dałam łyżeczkę soli, powinnam dać połowę. Ale. Pyszna. W ogóle te surówki są mega, słuchajcie. Naprawdę. 3 sekundy. 3 sekundy pracy. Dwa. W ten sam sposób powstają nam placki ziemniaczane. Tak mega. Surówka z młodej kapusty, też zrobiłam surówkę z jarmużem i jabłkiem, ekstra. Surówek jest multum i naprawdę róbcie, kochani, będzie dzisiaj do grilla. O. Takie suróweczki. Bardzo dobra z tym jogurtem ogólnie. Ja przeważnie dorzucam troszkę majonezu zawsze, ale powiem wam, że jest spoko. Dobra. Jakbym miała to kroić, to bym nie robiła. Naprawdę. O, dzień dobry, Pani Aniu. Dzień dobry, dawno tutaj nie byłam. No, troszeczkę tak. Witam serdecznie. Cieszę się, że Pani zawitała. Okej. Surówkę przełożyć do miski, odstawić do lodówki. A niech się stoi. Umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Założyć motylek. W tym momencie będziemy robili purée. Nie zawsze mogłam, ale cieszę się, że się Pani pojawiła teraz. Z młodej kapusty jest mega, obie wersje kolesława z brokułów i kalafiora. Z brokułów kalafiora surowego uwielbiam. Naprawdę mega smakuje na surowo. Głównie w ogóle kalafiora na surowo uwielbiam jeść, tak chrupać sobie nawet, więc dla mnie ta surówka jest sztosik. Także dobra, jedziemy dalej. Motylek gdzieś mi się uciekł. Motylek, kochani, dla tych, dla wszystkich osób, które są nowe, przypomnę, że motylek, pamiętajcie, że możemy używać tylko do obrotów 4, tu jest opisane. Oczywiście, jeśli kierujemy się z przepisem z Cookidu, to będziemy mieli to wszystko zaznaczone, ale jeżeli będziemy chciały zrobić sobie swój własny przepis, to trzeba pamiętać, że możemy motylek ustawiać tylko i wyłącznie do obrotów 4. Po prostu jak damy na wyższe obroty, nóż go złamie, tak? Więc szkoda, po co? Kładziemy motylek pomiędzy noże, wkładamy tak po prostu. Zobaczcie, hop, tak to wygląda. I dalej. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix włożyć ziemniaki mączyste pokrojone na 2-centymetrowe kawałki. Także mamy. Ja jestem tak samo fanką purée ziemniaczanego. Są różne wersje purée w Thermomixie. Tam są i z selerem, i z batata. Naprawdę są świetne.
Jeszcze raz Was, kochani, poproszę o udostępnienia. Jak możecie, udostępnijcie, proszę, mojego live'a. Dobra, dalej. 350 gram mleka. Jedziemy z mlekiem. Okay. Jedną łyżeczkę soli. Dalej, zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego nałożyć koszyczek. Koszyczek służy do odparowania tylko, więc po prostu sobie go tak kładziemy zwyczajnie. I teraz mamy ustawić obroty 1 i robi nam się już puree, ziemniaczki się gotują. W tym czasie upieczone ciasto wyjąć z piekarnika, jeszcze nie wyjmę, bo ono się robi. Gdybym z Wami tutaj nie rozmawiała, nie skupiała się na tym, to wszystko zamyka się w jednym czasie. Naprawdę. Czyli pak, wszystko sobie robimy. Robi nam się kurczak, surówka zrobiona, puree ziemniaczane i w piekarniku mamy ciasto. Także na tą chwilę, gdybym była sama, nie prowadziła live'a, po prostu zrobiłabym sobie kawę i poszła oglądać film. Bo Thermomix nam tu wszystko przypilnuje i nie mamy już tu nic do roboty. Cały obiad łącznie z deserem nam się robi. Ale ja, chcąc Wam pokazać efekt finalny, postanowiłam, że zrobimy sobie napój. Mamy. Tu mnie widzicie na Instagramie. Dobra, pokażę Wam. Już to troszeczkę. Dobra. Kajpirinia czy kajpiroska? Nie pamiętam. Nie to. Kajpiroska z truskawkami i indirem. Ona jest dedykowana na 6 szklanek. Ja zrobię z połowy porcji. Ale jeszcze muszę przemyć naczynie. Już pięknie mi się domyło. Zobaczcie, tu już nic nie ma. Wystarczy, że przepłuczę naczynie miksujące. Pachy mam tutaj, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Ciasto czuję, jak już pachnie. Kurczak tak samo, orientalnie, bo tak go zamarynowałam na taki troszeczkę orientalny smaczek z curry i z trawą cytrynową. Zobaczymy. Lubię tak eksperymentować. W tygodniu planuję zrobić sushi. Beatka jest ekspertem od sushi tutaj. Mamy różne możliwości również podpowiedzi z Thermomixa. No i dobra. A jakie napoje, kochani, jakieś lemoniady i tak dalej robicie? Teraz tak naprawdę sezon na to idzie, więc podejrzewam, że bardzo dużo będzie tego.
bezalkoholowe mojito, lemoniady ziołowe. Też są świetne, polecam Wam, ale już Wam pokazywałam na live'ach to niejednokrotnie, więc pominęłam, bo pomyślałam, że pokażę Wam właśnie tą kajpirowskę z truskawkami i imbirem. Coś innego. Mamy tak, rozpocznij gotowanie. Do naczynia wkładamy 420 g truskawek. Ja dam połowę, tak jak mówiłam. Mamy to. Możecie, kochani, zaglądać również na mój YouTube. Na YouTubie, na moim kanale YouTube będą pojawiać się dodatkowe filmiki, których nie będzie na Instagramie i Facebooku, ponieważ mam tam taką możliwość. I tam będą takie krótkie, takie półgodzinne, nie będą to live'y, ale będą to, będzie takie nagrywanie jak teraz i pojedyncze przepisy będę Wam pokazywała. Więc jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie kanał na YouTubie, będą Wam się pokazywały moje filmiki, jak będą wskakiwały. Dużo osób mnie właśnie z YouTube'a o to prosiło, więc pomyślałam, że robiłam w wersji bez truskawek. I jak, Beatko, powiedz? Bo ja nie robiłam. Pierwszy raz robię tutaj z Wami. 70 g cukru zastępuję miodem. Ja każdy napój zastępuję miodem i robię taką zdrowszą wersję. I daję oczywiście połowę. Robię z połowy. Robię lemoniadki. Tak, 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 tak. Lemoniadki są mega. Dobra. Jeden kawałek korzenia imbiru świeżego, około 1 cm, pokrojony w 2-milimetrowe plastry. Kupiłam taki bardzo fajny imbir w sklepie ze zdrową żywnością. Ja imbiru dam troszkę więcej, bo go bardzo lubię. Zajrzę do niego ciasta. Super, jeszcze 20 minut zostało. Zobaczcie, to jest wszystko bardzo podobnie w jednym czasie. 20 minut ciasto, 25 minut, 26 minut i 27 minut. I to wszystko by było w jednym czasie. Przemyślane niesamowicie. Na końcu jest jeszcze przypiekanie kurczaka w piekarniku. Przypiekanie kurczaka w piekarniku 15 minut i również widziałam, jest tam opisane, by po cieście nie wyłączać piekarnika, tylko przestawić go na termoobieg i wrzucić kurczaka. I tu kolejna sprawa, czyli by nie zużywać kolejnej energii w postaci, żeby dwa razy nie grzać piekarnika. Wszystko mega przemyślane, naprawdę. Sama byłam zdziwiona, jak mądrze to wszystko jest obmyślane. Dziękuję Pani Hodorato, dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy sobie dalej. Imbir mamy. Założyć miarkę na pokrywę naczynia. Hop. Dalej. Ustawiamy obroty 10, 30 sekund. Thank you.
teraz to już w ogóle mam tu zapachów. Dalej. 500 gram kostek lodu. Czekajcie, muszę to zgarnąć. Popyski dodatkowe się zawsze przydają. Mamy. Mamy takie pure. Zobaczcie. Ekstra. Ja mam połowę tych kostek lodu przygotować. Nie wiem, czy tyle mam, bo coś mi nie widzę. Się zużyło wczoraj. Dalej założyć pokrywę i miarkę. Hop. Ustawiamy na obroty 5, 30 sekund. Dodać pół limonki ekologicznej pokrojonej na cztery części. Jeżeli nie mam ekologicznej limonki bądź cytryny, zawsze wrzucam ją w ocet i sodę, bądź po prostu wycieram z zewnątrz sodą, słuchajcie, obsypuję i wycieram sodą tą limonkę, żeby zetrzeć te wszystkie zewnętrzne woski i całą chemię, całej nie zetrę, ale na pewno bardzo dużo, bo jak tak robię, to zaczyna ładnie pachnieć. Tu mamy połowę, czyli mam. Dodać pół tylko tej ćwiartkę, ale nie będę już zostawiać. 3-4 gałązki świeżej mięty. Mam miętę z ogrodu, ekologiczną. Już wam pokazywałam zresztą na moim story, jak mi się rozrosła u moich rodziców. Czekam teraz na bazylię. O, witam, witam Panie Mietku, witam serdecznie, również pozdrawiam serdecznie. Ach, już pachnie.
Kochani, jeszcze raz proszę Was o udostępnienia. Kogo nie było, to będę mega wdzięczna, jak udostępnicie mojego live'a. Witam Kasiu, witam, witam. Gotuję nam się tutaj z Thermomixem Friendem. Mam nadzieję, że do Was niedługo dotrze. Już takie mam przecieki wstępne. Śmieję się. Tak, sok z limonki. Sok z limonki, opcjonalnie. Ja mam tu z cytryny, lubię kwaskowe, więc dorzucę sok z limonki. Po prostu nie lubię nic wyrzucać, a wiem, że jak ta limonka mi zostanie, to już gdzieś tam pójdzie i jej nie zużyję. Dobra, dalej. 250 gram wódki, kochani, tak? Więc to jest opcja alkoholowa. Ja nie dodaję, dlatego że będę prowadziła zaraz po live'ie i nie mogę sobie na to pozwolić, a chętnie spróbuję. Więc tutaj po prostu dodaję się w tym momencie alkohol. Ja się tak zastanawiam. Zastąpię sobie wodą po prostu. Dalej zakurywamy pokrywajniarkę i ustawiamy na obroty. Trzymamy 30 sekund wsteczne, więc obracanie się dobrze automatycznie włączone. No tutaj jest tego mniej, bo ja zrobiłam z połowy, ale normalnie to jest 6 porcji. I tutaj mamy opisane wraz z kawałkami limonki i mięty lub przecedzić przez koszyczek. To już jest w zależności kto co lubi oczywiście, tak? Ja lubię te kawałki, mi to nie przeszkadza, więc ja wlewam w całość. Zobaczcie, wiecie, bo tutaj nie widać. Muszę spróbować, kochanie, bo nie robiłam jeszcze tego. Ja dodałam więcej cytryny, więc jest kwaskowe, ale ja takie bardzo lubię. Więc jak dodacie równo z przepisem, to to będzie super. Z wódką, wersja alkoholowa, naprawdę polecam, zróbcie sobie tak przy weekendzie, naprawdę ekstra. I taki mega orzeźwiający. Ta limonka i mięta robi swoje. Dobra. Mamy to. A, jeszcze tu limonka mi została. Tak. Och, i poleciało. Wiecie? Mm-hmm.
Dobrze. Okej, okay, kochani, teraz tak. Ostatnia rzecz, którą Wam dziś chciałam pokazać i którą chciałam omówić, to przetwory w Thermomixie. Tak? Nie będę myła naczynia, ponieważ nie ma potrzeby. Dalej. Zrobimy sobie dżem rabarbarowy. O, rabarbar, czekajcie, bo wystawiłam go, bo miałam zamrożony. Okej, okay, odmarzł. Zapomniałam go wczoraj wyciągnąć. Muszę wycisnąć tą wodę z niego. Ten przepis, kochani, z rabarbarem jest również na Thermomix Friend. My mamy zajętego frienda, więc nie będę robiła z friendem, ale jeśli macie frienda, przetwory w ogóle genialna sprawa, ponieważ robimy w jednym naczyniu i w tym samym czasie robimy w drugim naczyniu i mamy naprawdę tego bardzo dużo. Więc świetna, świetna sprawa. Czekajcie, znajdę tylko. Mamy dżem truskawkowo-rabarbarowy, tak? Dżem truskawkowo-rabarbarowy. Zmieniłam troszkę azymut Instagrama, ponieważ nie widzieliście wszystkiego. Ok, i tak, rozpocznij gotowanie. Kochani, ktoś z Was robił już dżemy w Thermomixie? Podejrzewam, że jak najbardziej. I tutaj świetna sprawa. Naprawdę możecie robić powidła, dżemy, kompoty, możecie robić passaty, przeciery i tak dalej, i tak dalej. Jest niezastąpiony do takich rzeczy. Czy jakieś pomidorowe, nawet keczupy, tak? Z cukinii i tak dalej. Coś takie bardzo modne zawsze przy sezonie. I tutaj mamy, zobaczcie. Pokazane, by Bluetooth jest wyłączony, tak? Ponieważ chce nam połączyć się z friendem. Frienda mamy zajętego, więc robimy pomiń. Teraz pokazuję Wam wersję robienia przepisu na Thermomix, gdy jest to przepis z friendem. I mamy do naczynia miksującego w urządzeniu włożyć 700 g truskawek świeżych. Więc wrzucamy. Nie no. Idealnie, słuchajcie. Tutaj jakieś marne. Marna jedna. I tak, dalej. 300 gram rabarbaru pokrojonego w 1-2 cm plastry. Gdzie mój rabarbar? Ja odmrażam sobie wszystkie zapasy jeszcze z zeszłego roku i mam rabarbar mrożony. Nie wiem, ile go tutaj będzie, szczerze mówiąc, czy będzie... Nie będzie 300, będzie 200, ale to nic. Trudno. Jedziemy dalej. Cukier. Cukru. Cukru ja dodaję mniej. Nawet do dżemów, tak? Tu mnie będzie 100. Dalej. I tutaj mamy, kochani, pektynę jabłkową, którą chciałam Wam pokazać i się przeliczyłam, ponieważ byłam pewna, że mam w domu, bo cały czas robię te przetwory.
ale mi się skończyła. A w zwykłym sklepie nie mogłam znaleźć, kupuję ją w sklepie ze zdrową żywnością. I te pektyny, ja pokażę Wam na stories, jak macie, nie wiecie o które chodzi, to napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości, to wyślę Wam jak wygląda opakowanie. I to jest świetna sprawa zdrowego, naturalnego zagęszczania bez użycia tych wszystkich żelfiksów i tak dalej, ponieważ żelfiksy mają w sobie rzeczywiście pektyny również, ale znikomą część i mają dodatki chemiczne, tak? Dodatki utrwalające. Więc patrzyłam, każdy ma jakiś inny zestaw chemicznych składów w sobie, więc warto kupić te pektyny, one nie kosztują, kosztują praktycznie tyle samo co te żelfiksy, tylko trzeba się po prostu pofatygować do sklepu ze zdrową żywnością bądź zakupić na internecie. I tutaj wtedy dodajemy te pektyny jabłkowe, tak? Ja to po prostu pominę, ponieważ nie mam. A będę zużywała, ten dżem będzie po prostu mniej gęsty, ale ja go zużyję na bieżąco, bo potrzebuję dzisiaj. I mamy tutaj 10 g soku z cytryny świeżo wyciśniętego. O, ciasto mamy gotowe. Siedzi 10 g oleju. Pani Ania, truskawkowe, brzoskwiniowe, wiśniowe robię od lat, pasaty i przeciery pomidorowe pyszne. No właśnie, o tym, o czym mówię. Cieszę się bardzo, że tak Thermomix służy. Dalej mamy cynamon mielony. A użyję sobie cynamonu. Nie mam swojego zmielonego wyjątkowo. Ale to nic. Sypię sobie troszkę. Dalej zakładamy pokrywę i miarkę. I ustawiamy na obroty 5, rozdrabnianie. Przełożyć i teraz zobaczcie, mamy opcję z friendem, tak? Czyli przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia Thermomix do stacji Thermomix Friend. Jeżeli nie mamy frienda, to po prostu robimy dalej. Kontynuować przygotowanie przepisu. I tutaj mamy ponowienie, czyli kolejny etap robienia w drugim naczyniu by było na dwa naczynia. Pomijamy to, po prostu rabarbar, cytryny, pektyny, olej i cynamon. Dalej. I mamy rozdrabnianie. Dalej. I teraz zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego postawić dolną część przystawki Varoma bądź koszyczek. Stawiamy koszyczek. Służy do odparowania, tak jak Wam mówiłam. I ustawiamy na obroty 2. I teraz tak. W tym czasie w urządzeniu Thermomix Friend zamiast miarki na pokrywę. I to jest dalej kieruje Was na frienda. Więc jeśli nie macie, o zobaczcie. I ustawi teraz wysył wszystko na frienda i tak byśmy robili dżem na dwóch poziomach, w dwóch naczyniach miksujących. Na końcu mamy, zobaczcie, sprawdzić gęstość dżemu i tu we wskazówkach macie bardzo fajne porady. Za chwilkę Wam je przeczytam, tylko wyciągnę ciasto z piekarnika. Widzicie?
zapachowy. Chwilkę przystygnie, zaraz Wam pokażę. Krótkie. Okej, okay. Teraz tak, kończy nam się robić kurczak. Przestawiam. Przestawię piekarnik na termoobieg, bo zaraz będziemy wrzucać kurczaka do piekarnika na chwilę. Pachną te truskawki tu w całym domu, naprawdę po prostu mega. Ciastem. Chciałam Wam pokazać. Zobaczcie. Może tak nie widać za bardzo. O, teraz. Fajnie wygląda, naprawdę. Dużo się tego już robi. Pycha, mega. U mnie dzisiaj lekko botwinka i ziemniaczki polane smażonym boczkiem, oczywiście skwareczki w termomiksie. A propos skwareczków, to pamiętajcie, że możecie zrobić smalec w termomiksie, bo to też zaskakuje wiele osób i nie pamiętacie o tym. On się nazywa smalczek i nie musicie nic przygotowywać na patelni z tym pryskaniem tej słoniny i tak dalej. Wszystko krok po kroku przygotuje Wam termomiks. Wy tylko wrzucacie dalej, on wszystko sobie robi i jest mega prosto. Dobra. Frenzy sygnalizował nam, że kurczak jest gotowy. Mamy tutaj upieczone ciasto, wyjąć z piekarnika, odstawić na kratkę do studzenia, piekarnik pozostawić włączony 180 stopni termoobieg. I dalej, gdy stacja Thermomixa Frenza sygnalizuje koniec pracy, ostrożnie przełożyć kurczaka do naczynia żaroodpornego lub na blachę, piec około 15 minut, 180 stopni termoobieg na drugim od dołu poziomie piekarnika, aż do uzyskania złoto-brązowego koloru. Także taka historia. Już jak ściągam tego kuraka naszego. Och, on już jest gotowy, słuchajcie. Tylko wystarczy, oczywiście nie musicie go przypiekać. Chodzi o to, że będzie skórka chrupiąca. Jak to zrobicie? Zobaczcie, kurczak, on już jest mięciuteńki, zobaczcie, rozchodzi się wszystko pięknie, o, zobaczcie, pokażę Wam,
Wow. Mega. Przepyszny jest. Ja nie wiem, czy nawet jest potrzeba, żeby go wrzucać do piekarnika, bo jest tak mięciutki i naprawdę jestem pod wrażeniem. Pierwszy raz robię ten przepis, ale jestem naprawdę pod wrażeniem. Wrzucam go do piekarnika na drugim od dołu, muszę przestawić szynę. Niech nam się zrobi chwilkę. I tutaj mamy wywar, słuchajcie, z tego kurczaka, który, tak jak Wam mówiłam, możemy zużyć sobie do zrobienia zupy. I naprawdę nie wylewajcie tego, bo tutaj naturalne przyprawy, wszystko z kurczaka zostało i warto to zużyć. Trzeba robić dżemy, bo zawsze są pod ręką, w przepisach są super. Dokładnie, dokładnie. Pani Marto, który to przepis Pani Bogusiu, bo troszkę się spóźniłam. Jest to przepis na frenda, więc trzeba wpisać kurczak na waromie, pióre ziemniaczane, surówka z marchewki i selera, ciasto z kruszonki owsianej z owocami. Ja zostawię Wam link do tego przepisu w opisie live'a, tak? Więc jeżeli nie będziecie mogli znaleźć, pamiętajcie, że żeby znaleźć prosto przepisy na, z frendem, to wchodzimy w filtry, tak? I tak to będzie. Jeszcze, co a propos dżemów, chciałam wam powiedzieć tutaj jedną rzecz. Szczegóły przepisu wejdę. Jak wejdziemy do szczegółów przepisu, mamy opisane sprawdzanie gęstości dżemu przed rozpoczęciem przygotowania dżemu. Włożyć spodek do zamrażalnika na 5-10 minut. To jest świetna sprawa. Na zimny spodek nałożyć jedną łyżeczkę dżemu. Po ostygnięciu nałożonego dżemu nacisnąć go palcem. Jeżeli powierzchnia dżemu się zmarszczy, oznacza, że jest gotowy. Jeżeli nie, gotować kolejne 2 minuty 100 stopni obroty 2. Więc świetna sprawa. Zaglądajcie do tych wskazówek. Tutaj możemy się naprawdę nauczyć bardzo dużo. Cześć Asieńko, fajnie, że wpadłaś. I tak, dodatek oleju zmniejsza ryzyko wykipienia dżemu. Nie jest wyczuwalny w smaku, więc też bardzo ciekawa wskazówka. Z zależności od użytych owoców dżem może zacząć kipieć. Należy wtedy zmniejszyć temperaturę do 90 stopni Celsjusza i gotować dalej. Więc jeżeli zaczyna Wam kipieć mocno, to zmniejszamy temperaturę do 90 stopni. Także i tutaj jeszcze macie bardzo dużo fajnych podpowiedzi. Ok, teraz dalej. Mamy do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix, czyli z naszym pióre. Zobaczcie, co tutaj się zadziało. Dodać 30 gram masła. Masło, jest masło. Dobra. Co tam, Asiu, dzisiaj u Ciebie? Co tam gotujesz? Czy masz dziś dzień bez gotowania? Bo Ty gotujesz codziennie, więc... Teraz gałka muszkatołowa. Dwie szczypty gałki muszkatołowej. Hop, dobra. Starczy jedna. Zakrywamy pokrywę i miarkę.
i ustawiamy obroty 3, 30 sekund. Wszystko wygląda apetycznie, aż się chce gotować i próbować nowych dań. Super, po to Wam robię, żeby Was inspirować, kochani, i mam nadzieję, że korzystacie z tego. Bardzo Was proszę, kochani, jeszcze raz o udostępnienia mojego live'a. Jest to dla mnie ogromnie ważne, żeby poszło to dalej w świat, że tak powiem. Zobaczcie, mamy pióre ziemniaczane. Tyle tego wychodzi, a ja dałam 300 gram mniej ziemniaków, bo można jeszcze więcej dać. Więc pachnie po prostu cudnie. I już naprawdę polecam Wam ten przepis. Wszystko jest genialne. Próbowałam już kurczaka, więc sam bez zapiekania już naprawdę smakował idealnie. Kurczak, już Wam jeszcze raz podpowiem, jak się nazywa przepis. I tak, zrobiliśmy kurczaka na waromie, pióre ziemniaczane, surówka z marchewki i selera, ciasto z kruszonki owsianej z owocami, kajpiroskę, o ile dobrze to wymawiam, i robi nam się dżem, tak? Dżem truskawkowo-rabarbarowy, który Wam polecam, bo go próbowałam i dlatego chciałam Wam go pokazać. Super jest dżem truskawkowo-jabłkowy. Jak nie mam truskawek, to robię z samych jabłek i jest pyszny i szybki. No, dokładnie, kochani, tak to wygląda. Jeszcze, co ja chciałam jeszcze Wam... Musiałam go wyciągnąć i Wam pokazać, bo jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. Kurczak, kochani, z waromy. Cały kurczak, także możecie sobie bardzo łatwo zrobić danie i to jeszcze z ciastem. Polecam serdecznie. Dżem, kochani, nie będę już czekała, żeby się skończył robić, ponieważ niejednokrotnie już również robiliście. Ja Was zachęcam do tego przepisu z truskawkami i rabarbarem. Naprawdę mega. Jeżeli lubicie mocno słodki, to dodajcie w cukru tyle, ile jest w przepisie, ale jeśli tak średnio, to zmniejszcie ilość cukru, a dodajcie sobie troszeczkę więcej pektyny. Pektyny, naprawdę, jeżeli robicie przetwory, warto sobie kupić pektyny. Jeszcze raz powiem Wam, dziś zrobiliśmy kurczaka na waromie, surówkę z marchewki i selera, pióre ziemniaczane, którego nie wyłożyłam, mamy go, kochani, tutaj, ciasto z kruszonki owsianej z owocami i napój. Tutaj, kochani, była truskawka, imbir, limonka, więc i mięta, więc też mega. I robi się dżemik. Robiłam ten dżem, jest pyszny, nawet ostatnio jadłam ostatni słoiczek. No, to trzeba zrobić na zimę, Asiu, kolejne przetwory. Ja powolutku się z Wami już tutaj żegnam, ponieważ pachnie mi to tak wszystko, że muszę nałożyć sobie i zjeść. Zapraszam Was na moje stories, po live'ie będę, na pewno zrobię końcowe zdjęcia, pokażę Wam, jak to wszystko jeszcze wewnątrz wygląda.
Jeszcze raz, kochani, Was proszę o udostępnienia mojego live'a i bardzo Wam dziękuję za obecność, za polecenia mnie jako przedstawiciela i zapraszam Was serdecznie na prezentację. Jeżeli chcecie spotkać się ze mną osobiście na żywo, to jeżdżę po całej Polsce, więc zapraszam. Buziaczki i nie wiem dokładnie, kiedy się teraz zobaczymy. Dam Wam znać, czy to będzie za tydzień, ponieważ niebawem wyjeżdżam na urlop i nie jestem pewna, jak się tam wyrobię, ale na pewno będę wrzucała dużo różnych rzeczy mimo wszystko wtedy na stories. Buziaki, kochani, życzę Wam cudownej niedzieli. Ja zmykam z tymi pysznościami do mojej mamy i do zobaczenia niebawem. Buziaczki, dzięki, że byliście.